Storybox przedstawia. Małgorzata Hales. Trzecia osoba. Czyta Ilona Hojnowska. Karolowi. Mojemu Muzowi. Do Eufemii przyjeżdża się nie tylko po to, aby sprzedawać i kupować, ale też dlatego, że nocą, wokół całego targu, siedząc na workach czy beczkach lub leżąc na stosach dywanów, na każde wypowiedziane przez kogoś słowo jak wilk, siostra, ukryty skarb, bitwa, świeżb, kochankowie, wszyscy pozostali zaczynają opowiadać własne historie o wilkach, siostrach, skarbach, kochankach, bitwach. A ty wiesz, że w czekającej cię długiej podróży, kiedy, aby nie dać się uśpić kołysaniu wielbłąda czy dżonki, zaczynasz przywoływać kolejno wszystkie swoje wspomnienia. Twój wilk stanie się innym wilkiem, twoja siostra inną siostrą, twoja bitwa innymi bitwami w drodze powrotnej z Eufemii, gdzie cztery razy do roku wymienia się wspomnienia. Italo Calvino Niewidzialne miasta. Przełożyła Alina Kreisberg. Barbara Odłożyła książkę na półkę i mimowolnie przejechała palcem po nosie. Garbka pozbyła się dawno temu, ale wieloletni nawyk pozostał. Położyła książkę grzbietem do góry obok innych przeczytanych tylko w jednej czwartej czy jednej piątej tomów. Ułożone na półce w ten sposób pięknie wydane, w lśniących okładkach wyglądały jak statko kolorowych ptaków szykujących się do odlotu. Niechętnie się do tego przyznawała, ale brakowało jej kontaktu z Polską i od czasu do czasu zamawiała powieści współczesnych polskich autorów w księgarni internetowej. Autorów i zdań było coraz więcej, treści, coraz mniej. Jej matka, gdy jeszcze żyła, była żelazną damą o wielu niezłomnych zasadach. Jedna z nich, w dodatku wcale nie najdziwaczniejsza, polegała na tym, żeby nie czytać książek napisanych przez ludzi młodszych od siebie. Matka mawiała, że nowe, telewizyjne pokolenie – zmarła zanim do pisania dojrzało pokolenie internetowe – nie ma pojęcia o pisaniu eleganckiej, starannie wykończonej prozy, a taką lubiła najbardziej. Porównywała literaturę do strojów lub fras muzycznych. Współczesne powieści zdawały jej się wystrzępione jak jeansy nastolatki, rwane niczym nowoczesny improwizowany jazz, o którym także nie miała najlepszego zdania, i nazywała go jazzem na kolanie. Uważała, że książki powinno się czytać tak, jak się nosi dobrze dopasowany kostium, w którym nic nie uwiera, a najmniejszy nawet detal sprawia estetyczną przyjemność. Powinno się je czytać, mawiała, tak jak się słucha Mozart'a w oczekiwaniu kolejnych harmonijnych pasaży. O książkach pisanych przez młodszych od siebie, przesiąkniętych kiepską telewizją, mówiła więc, że są jak niepotrzebne wodotryski. Taka tam, byle trystyka, machała z lekceważeniem ręką i wracała do lektury Williama Faulknera lub Doris Lessing. Ewentualnie wiecznym piórem wypełniała w skupieniu krzyżówki, które pozostały jej namiętnością wtedy, kiedy wszystkie inne dawno już wygasły. Rekwiem Mozarta w tle i poziomo grzebień gręplarski, więc Czochra. Rytmiczne tam-da-dam koncertu C-dur, a pionowo bikini na mapie, czyli atol. Pod koniec życia umysł matki podobno pogrążył się w ciemnościach i choć nadal słuchała Mozarta, to w krzyżówkach wpisywała dziwne hasła, które owszem miały wspólne litery tam, gdzie pion przecinał się z poziomem, ale nic nie znaczyły. Były jak zaszyfrowane wiadomości, które matka zostawiła im przed śmiercią. Ojciec wysłał barbarze te ostatnie krzyżówki do Anglii. Chronduta Blejak Strugra żegnała się matka wertykalnie. Bluebrat, czwirek, dulul rozstawała się z nimi horyzontalnie. Zdawało się bez żalu. Barbara nie podzielała niezłomnych poglądów swojej matki. Nie pogodziła się na przykład nigdy z zasadą, że długość spódnicy powinna się wydłużać wraz z wiekiem kobiety. Uważała też, że nie ma nic złego w tym, by od czasu do czasu oprzeć się na męskim ramieniu i skorzystać z pomocnej dłoni. Niekiedy jednak, podobnie jak matka, zastanawiała się, po co niektórzy w ogóle piszą książki. Może to folgowanie obsesją i natręctwom? słowa te wybrzmiały w jej głowie z akcentem na ostatnią sylabę, przez co wydały jej się obcojęzyczne, francuskie być może, jakby zakończone na on. Nie czekała na żadne objawienie, bo tych się od dziecka obawiała. Gdy tylko ksiądz opowiedział na lekcji religii o matce boskiej, która ukazała się dzieciom w Lourdes i w kilku innych miejscach, modliła się do niej co wieczór, by przypadkiem nie wpadła na tak niedorzeczny pomysł i nie próbowała kiedykolwiek jej się objawić. — Matko Boża! — szeptała, klęcząc na perelowskim tapczanie z niewielkim wgłębieniem wyżłobionym przez jej rosnące ciało. Niech ci tylko nie przyjdzie do głowy mi się ukazać, bo chyba umarłabym ze strachu. Zamiast na objawienie, czekała więc na zwykły ludzki zachwyt. Taki, że się chce wybiec na ulicę z włosami w nieładzie. Zwykły zachwyt nad kawałkiem polskiej prozy. Pomyślała, że być może kultura danego kraju jest najlepszym barometrem rozwoju jego klasy średniej. Polska klasa średnia była wobec tego na początku swojej drogi. Barbarze brakowało dobrych powieści środka, ciekawie opowiedzianych historii o tak zwanym zwyczajnym życiu. Pomiędzy harlekinopodobnymi tworkami w cukierkowych okładkach, których tytuły deszczowe łzy lub zapach konwali brzmiały jak lista hitów Disco Polo, a depresyjnymi opowieściami o dzieciogwałtach, samookaleczeniach, anoreksji, alkoholizmie, aborcji czy kaziroctwie, rozpościerała się bezkresna pustynia. Pięknie i głupio było więc, lub mądrze i brzydko a pomiędzy świstał porywisty i suchy pustynny wiatr, który autorzy krzyżówek lubią nazywać hamsinem. Barbara odwracała kolejne kartki z nadzieją i sympatią dla autorów, i gdyby jedno nie przeszkadzało drugiemu, wręcz trzymałaby za nich kciuki. Tak bardzo chciała, by książka jej się spodobała, że przymykała oczy na wszelkie niedostatki języka lub fabuły. Bywało, że dochodziła do wniosku, że to nie w książce leży problem, a w niej. Być może po ponad piętnastu latach mieszkania w Anglii, w jej głowie zamieszkała cudzoziemka, która nie rozumie już ani polskiego języka, ani realiów życia w Polsce. Dlatego właśnie nie poddawała się łatwo zniechęceniu. Odkładała powieści grzbietami w górę, by czekały na dzień, w którym da im jeszcze jedną szansę. Półki w sypialni pełne były książek nielotów. Autor niedawno dostarczonej przez kuriera powieści nazywał się Jerzy Nitecki. Ze zdjęcia na obwolucie spoglądał na nią z okularów mężczyzna, który za chwilę będzie w średnim wieku. Miał chłopieńcą urodę, która wcale nie miała mu ułatwić okresu transformacji. Tego typu mężczyźni wyglądali w połowie życia raczej psychopatycznie. Tak zdawali się uważać specy od castingów, którzy w rolach seryjnych morderców lubili obsadzać podstarzałych młodzieńców. Widać było wyraźnie, że autor chce wypaść na zdjęciu jak poważny twórca poważnej książki i nie wie jeszcze, jak to zrobić. Zdjęcie zrobiono tuż przed podjęciem decyzji, w związku z czym mężczyzna wydawał się lekko zdezorientowany, a efekt ten potęgowała krótkowzroczność. Książka była debiutem niteckiego, o którym wyczytała jeszcze, że mieszka w Poznaniu z żoną i dwojgiem dzieci. Miała jeden z tych dziwacznych, chwytliwych tytułów, w których lubują się niektórzy wydawcy, bo są jak drzwi, które obiecują czytelnikowi podróż do Norwegii, Armenii i na Karaiby w jednym, i zapadają w pamięć jak natrętne utwory muzyczne. Pogłaskała delikatnie czarno-białą okładkę, zanim stanęła w oknie, która przedstawiała duże okno podzielone szprosami podobnymi do krat na dwanaście mniejszych okien. Na szerokim parapecie kucała kobieta, może dziewczyna, odwrócona tyłem. Jasne włosy miała upięte w schludny węzeł, a jej apetyczne pośladki dotykały wysoko uniesionych pięt. Jedyną kolorową plamą na okładce był charakterystyczny londyński autobus, czerwony piętrowiec, umieszczony na tyle daleko, że zmieścił się cały w jednym z dwunastu okienek. Cóż, panie Nitecki, przynajmniej nie są to łzy anioła rzuciła pod adresem mężczyzny na zdjęciu. Poprawiła na sobie prosty biały kostium z głęboko wyciętym dekoltem dokładną replikę tego, który nosiła Ingrid Bergman w kasablance umościła się wygodniej na kanapie i pełna nadziei otworzyła książkę. Kontakty barbary z Polakami były rzadkie i nigdy zamierzone. Kiedy tu przyjechała, Mieszkało w Londynie jeszcze niewielu rodaków, przy czym szczególnie biało-czerwono było w okolicach dzielnicy Hammersmith. Nie rozumiała Anglików, którzy polecali jej wycieczkę na Hammersmith, by mogła sobie poprzebywać z Polakami. Czy nie zostawiła ich wystarczająco dużo w kraju nad Wisłą? Czy przyjechawszy tu nie powinna przebywać raczej z Anglikami, poznawać ich języka, kultury i obyczajów? Czy po to miała jechać do polskiej restauracji, by zajadać się flakami i golonką, niczym egzotycznymi rarytasami? Po to miała odwiedzać polskie delikatesy, by się posilać polską kiełbasą i polskim oscypkiem? Po to się wybrać do ośrodka kulturalnego, by sobie porozmawiać po polsku? Po to w polskim kościele klękać, bo jej angielski Bóg nie zrozumie i rozgrzeszenia nie da? Czy nie przyjechała tu, by przez czas jakiś swojego nie znać, a cudze chwalić? Zawędrowała raz na Hammersmith, owszem, przypadkiem. Znalazła ogłoszenie o pracy dla sprzątaczek w głównej siedzibie Coca-Coli. Obejrzała sobie słynne ogromne czerwone logo na wysokim budynku, a stamtąd pojechała do Fulem, gdzie czarnoskóry mężczyzna i jego biała żona potrzebowali niani do swojego czekoladowego dziecka. Mieli przestronny dom z czterema pokojami, a w jednym były same tylko ubrania. Żadna tam oddzielna garderoba. Po prostu pokój, który zajmowały wyłącznie ubrania. Wyścielały każdy cal podłogi. Ci ludzie, właściciele tak wielu ubrań, traktujący je tak nonszalancko, wydali jej się bardzo bogaci. Odkąd Polska weszła do Unii, Polaków można było spotkać na każdym kroku. Londyn stawał się powoli Londynem. W czasach, gdy jeszcze wychodziła z domu i przemykała po nim swoim odrestaurowanym mini-Morrisem, na dźwięk polskiej mowy przysłaniała oczy rondem kapelusza lub okularami przeciwsłonecznymi. Rodacy. Zawsze czegoś chcieli. Pomocy w znalezieniu pracy, mieszkania, pożyczki, faworyzowania. Nie była wcale zimną suką. Ona też przyjechała tu bez grosza i bez żadnych kontaktów, a przecież dała sobie radę. Kiedyś w perfumerii przy stoisku Diora obsługiwała ją młoda dziewczyna. Jeszcze zanim otworzyła usta, Barbara wiedziała, że jest polką. Rysy twarzy, akcent, ale też coś więcej, pewien dystans, nieufność. Twarz była uprzejma, usta wygłaszały wyuczone angielskie formułki grzecznościowe i rozciągały się w uśmiechu, ale oczy były skupione jak u wytrawnego biznesmena podczas negocjacji. Barbarze wydawało się, że sama całkiem niedawno stała po tamtej stronie. Och, doskonale znała te wszystkie handlowe sztuczki. Proponowanie tuszu, który nie schodzi jako rewelacyjnego produktu, szeptanie pod adresem antypatycznych klientek oby cię pokręciło, kiedy schylała się pod ladę po opakowanie lub próbki. Obsługiwała kobiety, których wygląd przeczył metryce. Kobiety rasowe, których sekret urody opierał się na przesypianiu dzień w dzień 9 godzin w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu, zrównoważonej diecie i spokoju o byt. Ich matki wiodły być może skromniejsze, mniej ekscytujące życie na przedmieściach, ale również przesypiały dziewięć z 24 godzin, miały kremy ponc, dobrze zaopatrzone lodówki, a także wypełnione po brzegi wolno stojące zamrażarki i nie przekazały córkom w genach swoich nerwic. Pakowała luksusowe kosmetyki w aksamitne w dotyku pudełeczka, z uśmiechem wręczając klientkom ozdobne torebki, wypełnione produktami, których łączna cena przekraczała równowartość jej miesięcznych zarobków. Zanim jednak dostała tę wymarzoną pracę, wchodziła do buts, spryskiwać się darmowymi próbkami drogich perfum, malować się testerami, składać podania o pracę, niczym nigdy nie otwarte listy do świętego Mikołaja, bo nie miała numeru ubezpieczenia ani pozwolenia na zatrudnienie w tym kraju. Była nikim, przybłędą z Polski. Włóczyła się po Londynie, kupując najtańsze produkty, wiecznie moknąc i marznąc, a czasem dyskretnie głodując. Pytano ją skąd jest. Polski akcent był tu wtedy bardziej egzotyczny niż hinduskie Gujarati. Na hasło Poland dopytywano Holand? A później uśmiechano się grzecznie i wymieniano na jednym tchu trzy razy W Wojtyła, Wałęsa, Wajda. Pracy jednak dla niej nikt nie miał. Kiedyś, zniechęcona długim pierwszym powrotem do wilgotnej nory, którą wynajmowała na East Endzie, usiadła na ławce. Pora była późna, a okolica podejrzana. Ale ze zmęczenia nic jej już nie obchodziło. Kiedy podjechał samochód, a z okna wychylił się mężczyzna, pytając grzecznie, czy jest pracującą dziewczyną, na samo słowo, praca aż podskoczyła i szybko podbiegła do przyjaźnie opuszczonej szyby. Znaczenie angielskiego zwrotu dotarło do niej dopiero po chwili. Pokonała długą i wyboistą drogę od dworca Victoria Station, na którym się znalazła 15 lat wcześniej. Z dwoma pięćdziesięciofuntowymi banknotami zaszytymi w potrzewkę lichego płaszczyka i dziesiątką w portfelu. Do luksusowego apartamentu w dzielnicy Richmond nieopodal słynnego georgiańskiego The Wick, którego dystyngowana ceglano-kamienna architektura wcale nie została sknocona. I gdzie mieszkał obecnie Pete Townsend z The Who, a wcześniej Ronnie Wood z Rolling Stones. Za każdym razem kiedy patrzyła na ten dom, w jej głowie odzywał się charakterystyczny riff gitarowy Richardsa z początku I Can't Get No Satisfaction. A ty gdzie masz metę? pytały w autokarze modnie ubrane dzieciaki z Warszawy, którym rodzice zasponsorowali kolejny drogi wyjazd do szkoły językowej. E, u ciotki, odpowiedziała i szybko zmieniła temat. Jakoś głupio było im powiedzieć, że jej meta jest na dworcu Wiktoria, jeśli brytyjska kontrola na granicy nie cofnie jej do Polski, a w każdym autokarze krążyły opowieści, że to się czasem zdarza. A potem będziemy myśleć, co dalej. Pierwszą Brytyjką, ba, pierwszym obywatelem korony brytyjskiej, którego w życiu zobaczyła, była znudzona, otyła kobieta w okularach. Sprawdzała paszporty i przeprowadzała krótką rozmowę z bladymi ze zmęczenia i nerwów Polakami. No dobrze, może nie przedarła się do Dover wpław, tylko dopłynęła całkiem wygodnym promem, nie przejechała granicy na wpół uduszona wśród kilkudziesięciu innych nielegalnych aliens, niemal dosłownie przybyszył z innej planety, czy ukryta pod stosem mrożonek w wielkim tirze, a jednak podeszła do kobiety zaróżowiona z emocji i przestraszona. Oto siedziała przed nią wielka anglosaska klucznica. Anglikańska święta Piotra, której usta mogły powiedzieć jej nie, górna warga mogła opaść na dolną jak szlaban. Warszawiacy poinformowali właśnie Barbary usłużnie, że kilka osób z krakowskiego autobusu cofnięto już do Polski. Sezam nie otwiera się dla każdego, dla niektórych za wysokie progi. Jaki jest cel pobytu? Spytała kobieta, patrząc gdzieś za jej plecy, jakby chciała ocenić liczebność kolejki i przerównać ją do liczby godzin, które zostały do pory lunchu. Wnioski chyba nie były zbyt optymistyczne, bo zmarszczyła brwi rozciągnięte po czole ołówkiem raczej nieproporcjonalnie. Barbara pomyślałaby dziś, że można łatwo manipulować kobietą, która źle gospodaruje własnym czołem. Wtedy jednak poczuła się po prostu jeszcze bardziej zdenerwowana. Ja tego. Tu mam list z zaproszeniem. Pośpiesznie wyciągnęła list, napisany odręcznie przez znajomego, dalekiego wuja matki. Tak często w czasie podróży sprawdzała, czy tam jest bezpieczny w kieszeni torebki, że go wymiała. No dobra, dobra, very well i w ogóle wszystko pięknie i great, ale jaki jest cel pobytu? Huknęła kobieta, przyglądając się badawczo barbarze. Będę zwiedzać Anglię. To taki piękny kraj. Jak długo będziesz zwiedzać i ile masz pieniędzy? Jej koślawy komplement nie zrobił wrażenia na kobiecie. Słyszała to wszystko już wcześniej, więcej, mocniej i lepiej. Wymowa urzędniczki w niczym nie przypominała angielskiego nauczycielki z Ogólniaka, która uważnie oddzielała od siebie każde słowo, jakby to były składniki na sałatkę. Pomidory, ogórki, sałata każdy składnik można nadal wyraźnie wskazać palcem i poczuć na języku. Angielski w wykonaniu tej kobiety bardziej przypominał ciasto, w którym po zmiksowaniu nie można już rozróżnić żółtek, mąki czy cukru. mi? Barbara rzuciła wyuczony zwrot. "No na jak długo przyjechałaś i ile masz pieniędzy? Kasa, cash." "Miesiąc. Mam przy sobie około 200 funtów." Zaokrągliła odważnie kwotę, choć słyszała, że potrafią to sprawdzić. No to za dużo sobie kochana, za to nie pozwiedzasz w naszym kraju. Uśmiechnęła się kobieta, i nie był to przyjazny uśmiech, tylko taki, po którym w bajkach rozlega się złowieszczy chichot. Poczekaj tu, dodała po chwili, znikając gdzieś za drzwiami z jej drogocennym listem. Barbara poczuła się jak bohaterka XIX wiecznej powieści, która przybyła na służbę do dworu, uzbrojona w list polecający. O tym też słyszała od bardziej doświadczonych współtowarzyszy podróży. Mówili, że niektórym sprawdzają te listy. Bywało, że tylko adres, czy niewymyślony, ale czasem dzwonili do osoby, która go naprawdę lub rzekomo napisała. Podobno sprawdzają tylko wtedy, kiedy ktoś wydaje im się podejrzany. Czy tworzyc Wiktoria miałby być o ironio miejscem jej klęski? Warszawiacy przetoczyli się hałaśliwie przez okienko obok Tak jak wcześniej w autobusie Towarzyszył im zgiełk i naturalna pewność siebie Bezpieczni już po drugiej stronie Obrzucili ją zaciekawionymi spojrzeniami Stała tam, czekając przez kilka minut Podczas których czas się zatrzymał na dworcu Wiktoria w Londynie Ludzie przymarzli obok niej jak skuci lodem Dźwięk ucichł Jakby ktoś przycisnął przycisk mute na pilocie telewizora Urzędnicy nie domknęli ust, łzy dzieci nie odkleiły się od rzęs. Nie chciała wracać. Na myśl o kolejnych 25 godzinach w dusznym autokarze i bezsensownym wydaniu pieniędzy na podróż tam i z powrotem, zaszkliły jej się oczy. No kurde, chyba nie zamierzasz się tu rozpłakać? zadała sobie pytanie. Wcale nie w swojej głowie ani pod nosem, tylko głośno i wyraźnie. Tak, że jej własny głos przywrócił bieg czasu i zdawało się przywołał głodną urzędniczkę z za tajemniczych drzwi. Może wcale nie sprawdzała listu, tylko szybko wsunęła kanapkę. Łzy dzieci stoczyły się po policzkach, urzędnicy znowu ruszali ustami, ludzie ponownie przepływali obok niej, a pieczęć w ręku urzędniczki wylądowała z hałasem gdzieś w środku jej nowiutkiego paszportu, zostawiając po sobie ślad – pozwolenie na pobyt przez trzy miesiące bez prawa do pracy. Po drugiej stronie warszawiacy otoczyli ją kołem, żądni szczegółów. – Co ona tak cię długo maglowała, co? Nie znasz dobrze angielskiego? – Poważnie sprawdzała twoje zaproszenie? Ale, jaja. Dzwoniła też do twojej ciotki? I co? I co? Wreszcie pożegnali się hałaśliwie i odeszli w kierunku przedstawiciela szkoły językowej, który czekał na nich cierpliwie z tabliczką z logo szkoły i kruczykami do minibusa. Wszystkie ławki były zajęte, więc usiadła jak wiele innych osób na płycie dworca, na swoim wypchanym po brzegi czerwonym plecaku. To Londyn był jej metą. Jakaś w nim praca, jakieś w nim lokum i jakaś mała w nim wioska, w której nie będzie błądzić. W tym jednak momencie wydał jej się ogromny jak ocean i szumiał dookoła w ten sam sposób. Jak mogła być tak lekkomyślna i wyobrazić sobie, że może tu przyjechać bez adresu, bez kogoś, kto ją przywita z tabliczką z jej imieniem i kluczykami do samochodu, lub choćby z przyjaznym uśmiechem? Dworzec był wielką międzynarodową plażą, z której podróżni odpływali w sobie tylko znanych kierunkach, wokół niej bezustannie krążyli ludzie, witali się i żegnali w wielu różnych językach, których nie rozumiała. Odpływali, ciągnąc za sobą bagaże i nie oglądając się za siebie. Nawet ci, którzy podobnie do niej siedzieli samotnie na ławkach lub walizkach, wyglądali raczej na leżakujących wczasowiczów. Podjadali przygotowane wcześniej piknikowe kanapki i czytali książki oraz czasopisma, pocąc się w słońcu, które sączyło się przez wielkie dworcowe okna. Na zewnątrz panował wyjątkowy w Anglii 30-stopniowy upał. Barbara wiedziała, że siedzenie w jej przypadku niczego nie zmieni, bo przecież na nic ani na nikogo nie czeka. Ale gdy tylko wyjdzie na zewnątrz, utonie w upale i hałasie nieznanych sobie ulic, zatopi się w języku, którego najwyraźniej nadal nie zna i nie rozumie. Co też ona sobie myślała? Wyjęła z plecaka ostatnią zgniecioną pod pośladkiem kanapkę, która wcale nie wyglądała zachęcająco i zaczęła wkładać ją sobie do ust kawałek po kawałku, palcami, jakby była myszą lub innym gryzoniem. Wreszcie wstała, otrzepała się z okruchów i kupiła przy stoisku z prasą mały atlas Londynu i gruby żółty magazyn Lud z wszelkiego rodzaju ogłoszeniami. Szukasz pokoja? zaczepił ją po chwili śmiesznie wyglądający niski mężczyzna, którego skóra miała barwę przykurzonego rodzynka nosił na spoconej głowie turban, przy czym nosił wydaje się tu być niezwykle odpowiednim słowem, ponieważ turban ciążył mu w widoczny sposób i wcale się nie zespolił wygodnie z jego czaszką, był raczej niepotrzebnym dodatkiem do jego jajowatej głowy. Mężczyzna miał mocno wybałuszone oczy, które trzymały się oczodołów chyba ostatkiem sił. Jego uśmiech jednak wydawał się szczery, a głos był miły. Raz po raz przecierał kark małym, włochatym ręcznikiem. Obejrzała się za siebie. Ta, Titi, blond dziewczyna. Szukasz pokoja? U mnie świetna pokoja niedaleko. Łazienka, toaleta w korytarz, gorąca woda 24 godziny na doba. Chcesz u mnie pokoja, dziewczyna? Ile by to kosztowało? spytała Barbara. Nie miała problemu ze zrozumieniem tego akurat człowieka. Piętnaście funty za doba tylko. No dobra, niech będzie dziesięć funty dla ciebie, bo ty miła dziewczyna. odpowiedział mały pan, a widząc obawę na jej twarzy, dodał jakby na przełamanie lodów, wskazując na siebie palcem: Ja jestem Mister Singh, a ty? Barbara. Bara-Barra? jesteś, ty przyjechała, Bara-Barra? Z Polski. Na to Mr. Singh nie znalazł odpowiedzi i tylko cmoknął głośno, potrząsając głową lekko na boki w kierunku lewego i prawego barku. Przez głowę przemknęła jej myśl, że być może to przyjaźnie wyglądający przedstawiciel szajki przestępczej, która sprzedaje młode dziewczyny do burdeli, lub seryjny gwałciciel i morderca, który najpierw będzie ją wykorzystywał seksualnie i torturował, a potem pokroi na kawałki i zapakuje w czarne plastikowe worki. Jednak potrzeba odpoczynku i snu wygrała z aktywną wyobraźnią. Później znajdzie coś tańszego, będzie musiała, ale na razie podrzepcze za brązowym człowieczkiem w ręczniku na głowie. Narzuciła plecak na ramiona i poszła za nim potulnie w kierunku stacji metra. Na zewnątrz, w pełnym słońcu, ruchliwość miasta była jeszcze bardziej zaskakująca. Pierwsze obrazy z Anglii w niczym nie przypominały jej niejasnych wyobrażeń i snów o mgłach, dżdżu, gentlemanach, różanych ogrodach i filiżankach w kwiatowy rzucik z powieści Jane Austen. Ledwo nadążając za swoim przewodnikiem, miała ochotę się obejrzeć za każdym przechodniem. Pankiem z niebieskimi włosami, postawionymi na sztorc, starszą panią w podomce i wełnianych kozakach. Murzynem z drydami do pasa, wypełzającymi z marlejowskiego beretu niczym macki. Ale nie było na to czasu. Barbarra, ty nie wiesz, na stacji metra Wiktoria popełnia się najwięcej samobójstw. Rzucają się głowami pod pociąg, wiesz, tak hyc i już, na główkę. Jakby to był basen. Podobno zwykle o jedenastej rano, powiadomił ją Mr. Singh, już na stacji i zerknął odruchowo na zegarek, jakby chciał sprawdzić, czy dotarli na miejsce o odpowiedniej porze, by ewentualnie nie przegapić spektaklu. Pomyślała, że to dziwna godzina. Być może pod pociąg rzucają się najlepiej zorganizowani z samobójców. Wstają, ubierają się, jedzą śniadanie, zostawiają list pożegnalny w widocznym miejscu, a później podlewają pelargonie w skrzynce i zamykają drzwi na klucz, mówiąc dzień dobry sąsiadce. O jedenastej, jak gdyby nigdy nic, jeśli nie są spóźnieni, nurkują pod pociąg. Przez najbliższe tygodnie poznawała powoli topografię miasta. Jej kupiony na dworcu kieszonkowy atlas Londyn od A do Z nosił ślady jej brudnych i spoconych palców, a kartki były wystrzępione jak linia brzegowa Wysp Brytyjskich. Na charakterystycznym planie londyńskiego metra, na którym wiele osób dostrzega podobno różne tajemnicze kształty, ona widziała dodatkową czarną linię swoich rozczarowań, która biegła od stacji pracy nie ma do stacji pracy nie będzie. Wszystkie przystanki kojarzyły jej się z rozmowami o pracę centrum okazało się nie do zdobycia. W eleganckich, snobistycznych dzielnicach nie chcieli o niej słyszeć bez znajomości i pozwolenia na pracę. Postanowiła zawęzić rejon poszukiwań do biedniejszego wschodniego Londynu, gdzie mieszkało sporo imigrantów legalnych i nielegalnych. Tańszy pokój na dłuższy pobyt, który wreszcie znalazła, mieścił się w jednym z zakurzonych i zawilgoconych szeregowców w dzielnicy Stratford, która niewiele miała wspólnego z malowniczym miasteczkiem Stratford-upon-Avon, gdzie urodził się Szekspir. Współdzielony z inną dziewczyną był dużo tańszy niż lokum u pana Singa i zapłaciła 40 funtów za miesiąc z góry. Mieściły się w nim dwa poplamione materace, duża szafa i dwie małe szafki nocne, a w oknach wisiały lepkie od brudu zasłonki. Był to typowy pokój wynajmowany robotnikom, którzy przyjeżdżali tu do pracy w barach lub na budowach z Irlandii, Australii, Afryki. Hindusów w East Endzie również było dużo, ale oni trzymali się razem. Ich puby, domy i sklepy pachniały intensywnie egzotycznymi przyprawami, a kobiety w kolorowych sari rozjaśniały szare angielskie ulice. Mężczyźni mieli piękne, długie rzęsy, a czasem turbany. Nadawali sobie anglojęzyczne imiona lub ksywy, które nie miały nic wspólnego z ich prawdziwą tożsamością. Oprócz Barbary w domu mieszkał jeszcze Brian, Irlandczyk z południa, który kiedy akurat nie pił, pracował na budowie, Irlandczyk z północy Harry, którego nie tylko Barbara, ale nikt nie rozumiał, bo nie dość, że pochodził z okolic Belfastu, to jeszcze miał wadę wymowy, a także Anglik Ian któremu nie chciało się pracować i od miesięcy był na zasiłku. Barbara dzieliła pokój z Siopchan, której imię w wersji pisanej nie miało nic wspólnego z wymową, coś w stylu Shivon z akcentem na ostatnią sylabę. Tapety pełzły po ścianach, jak w hotelu, w którym zamieszkał Barton Fink w filmie Coenów. W zasadzie były już w pół drogi. W łazience sam i to z dużym sukcesem hodował się grzyb, nadając ścianom posiniaczony wygląd, jakby stoczyły nierówną walkę, a śliską odzyełczałego tłuszczu kuchenkę ktoś sprytnie przykrył metalowym wiekiem, zamiast ją wyszorować po ostatnim gotowaniu. Ciszej nad tą trumną. Mieszkali tam tymczasowo, żyjąc w oparach alkoholu, Brian, czekając na uszczęścia, Barbara, lub powrót do własnego kraju, gdy tylko odłoży trochę funtów. Siwon. I tylko Ian miewał potrzebę małej stabilizacji, w ten sposób być może pojmując zasadę oddawania czegoś społeczeństwu, które wspaniało myślnie, zrzucało się co tydzień na jego zasiłek. Od czasu do czasu, zwykle w poniedziałki, kiedy uporał się już z weekendowym kacem, wrzeszczał na wszystkich, trzepiąc pod brudnymi oknami stare i postrzępione kawałki wykładziny z korytarza. W świetle dnia można było dojrzeć, że wykładziny te kiedyś były w kwiatki, a teraz są w ślady po butach. Ian sporządzał i wieszał grafik sprzątania kuchni i łazienki, na którym wszyscy poza Barbarą, niepewną, na nowym gruncie, dodawali zabawne komentarze i obsceniczne rysunki. Grafik obwieszczał więc głównie, że Ian ma się walić, chrzanić, że ma małego fiuta i stąd potrzebę kontrolowania świata. Wiesz, powiedział Ian jednego z pierwszych wieczorów, pijąc melancholijnie żubrówkę, którą przywiozła z Polski i postawiła na stole jak w kupny fant zaraz po przeprowadzce: Dla was wszystkich to może jest jakaś pieprzona zabawa. Wszyscy gdzieś tam sobie wrócicie do domów rodzinnych, na studia. No, cholera jasna was wie, skądkolwiek sobie tu przyszliście. Ale to jest, kurde, moje życie. Ja nie mam dokąd wrócić. Potem wszyscy się upili. Ian śpiewał Boże, chroń królową, Brian, oron na co przypominało pieśni elfów z władcy pierścieni, a Harry, o, Danny Boy", które w jego wykonaniu brzmiało jak coś w stylu odun ba Barbara i Sivon natomiast siedziały na kuchennym stole i zaśmiewały się do rozpuku, smarując dziesiąty toast dżemem. Śmiały się nie z ich kretyńskich śpiewów, tylko z powodu trawy, którą się wcześniej upaliły w zarośniętej graciarni za domem, szumnie zwanej ogródkiem. Barbara nigdy nie znała takiej dziewczyny jak Siwon. Ruda, niska, chuda i tak blada, że widać było każdą żyłkę pulsującą pod skórą. Bez skrępowania przebierała się przy Barbarze, odkrywając wąskie, piegowate uda i mały, żarzący się trójkąt włosów łonowych pod piegowatym pępkiem. Wspominała czasem sześciorom młodszego rodzeństwa, które zostawiła w kork i matkę, która próbowała im towarzyszyć, bo przecież nie wychowywać, o ile nie piła w lokalnym pubie, podczas gdy równie rudy jak matka, tylko łysiejący przedwcześnie ojciec pił z nową żoną w innym pubie po drugiej stronie miasta. Sivan obsługiwała stanowisko perfumeryjne w dużym sklepie Boots niedaleko Trafalgar Square. I kiedy przywoziła do ich brudnego domu próbki drogich kosmetyków, złoty pył cieni do powiek, które przy zamykaniu wydawały wesoły odgłos jakby ktoś strzelał w tańcu palcami, czy testery perfum, z których wydobywały się odurzające luksusowe obłoki, Barbara wyobrażała sobie kryształowe żyrandole i skórzane pufy w kolorze cappuccino, puchate kremowe dywany, w których można zanurzyć całe stopy. Siwon mówiła bardzo szybko, jak lektorzy na końcu telewizyjnych reklam leków. Barbara pomyślała, że tak się mówi, gdy się mieszka z sześciorgiem rodzeństwa i trzeba współzawodniczyć o uwagę. Tak właśnie się mówi, łapczywie i zachłannie, dławiąc się własnymi słowami, choć Barbara nigdy jej nie przerywała. Słuchała Siwon zafascynowana, poruszając się początkowo ostrożnie po jej, zdawało się, nieograniczonej przestrzeni językowej, jak po lodzie przyswajała sobie w zadumie jej nieskrępowaną, obcojęzyczną żywiołowość. Ty smutna dziwko, mówiła Siwon do niej z sympatią, lub ty szalona krowo, mówiła do niej, kiedy paliły jointy. A czasem nawet ją ponosiło i mówiła, ty chorobo wściekłych krów, co nie miało większego sensu i tym bardziej się podobało barbarze, tym mocniej sprawiało, że czuła się zaangażowana w to nowe życie, stworzone z przypadku z pewnej autokarowej podróży. Z niczego. Najbardziej jednak fascynowały barbarę rzeczy won, ich nieskończona różnorodność. Jej absolutny zachwyt wzbudzały wiklinowe kuferki i pudełka z kolorowego plastiku, aksamitne kosmetyczne puzderka, a w nich kremy, balsamy, szampony, błyszczyki płyny do naprzemiennie prostowania i kręcenia włosów, sztuczne rzęsy, zalotki, szminki, pierzaste boa, cekinowe opaski i malusieńkie torebki, które wyglądały jak wystrojone dzieci torebek, do których Barbara była przyzwyczajona. Rzeczy Siwon zajmowały oba parapety, biurko, którego używała w charakterze toaletki ze względu na wiszące nad nim lustro, a także materace, do których dokupiły skrzynie. Były też oczywiście buty w liczbie wystarczającej do obucia małej perwersyjnej armii. Mnóstwo tanich butów na pozdzieranych wysokich obcasach przemierzało wzdłuż i wszerz ich niewielki pokój. Barbara nie wiedziała, że można produkować tak wiele zabawek dla kobiet w tylu różnych odcieniach i fakturach. Duża szafa w kącie. Barbara dostała do dyspozycji niewielką szafkę nocną i ruchomy wieszak, taki jak te, które widywała w sklepach, a rzeczy miała tak niewiele, że w zupełności jej to wystarczało. Wypluwała z siebie spiętrzoną lawę topów, spódnic i żakiecików, pasków, dżinsów i majtek. Czasem Barbara z nabożnym zachwytem dotykała staników siwon, przewieszonych niedbale przez grzejnik. Te mięciutkie i delikatne staniczki, kramowo-różowe i blado-błękitne mgiełki obszyte sztucznymi perełkami lub delikatną koronką, w niczym nie przypominały o pancerzonych pagórków i poliestrowych więzień, które kupowała na targowisku jeszcze w Polsce. Raz Siwon ją przyłapała na nabożnym miętoleniu stanika i choć Barbara wypuściła go z ręki i odskoczyła jak oparzona, stanik Siwon romantyczne wspomnienie piersi, zmysłowy ślad po biuście, wił się oskarżycielsko pod oknem. O, no wiesz, bo on spadł i ja chciałam go tylko odwiesić na miejsce. Potem przyszedł wieczór, kiedy Barbara przyprowadziła do domu Pitera, a Siwon dokończyła rozmowę, której nigdy przecież nie zaczęły. Odetchnęłam z ulgą, wiesz, ty smutna moja dziwko, powiedziała, gdy za Peterem zamknęły się drzwi. Myślałam, że jesteś lesbą. No bo sama rozumiesz, nigdy z nikim no i nikogo nigdy nie przyprowadzałaś, a wtedy pamiętasz ten stanik. Wyglądałaś, jakbyś go wąchała, czy jaka jasna cholera. Zaczęłam już myśleć, że czyhasz na moją nadwyrężoną irlandzką cnotę. Barbara roześmiała się bystrosko. To właśnie sprawił Peter. Nie rozśmieszał jej. Nie był typem błazna czy zgrywusa. Sprawił jednak, że częściej rozróżniała mięśnie. Nie spała już z zaciśniętymi pięściami, a ręce wkładała pod głowę i marzyła na jawie. Nie bądź taka poważna, darling, powtarzał. To przecież tylko życie. W weekendy Siwon wychodziła z koleżankami się zabawić, dziewczyno. Początkowo Barbara ich nie rozróżniała i określała całą paczkę tym właśnie mianem. Jeszcze w domu, Siwon i się zabawić dziewczyno, wypijały jedną lub dwie butelki wódki czy rumu z kolą na rozgrzewkę. Później były drinki w pubie, pochłaniane w szalonym tempie, by zdążyć przed 23 godziną zamykania lokali i coś najtańszego w klubie nocnym na dobicie. Ponieważ Barbara notorycznie nie miała pieniędzy, nie nazwałaby tego za nic w świecie ubóstwem, które przydarza się przecież tylko ludziom starszym, ponieważ oni nie mają czasu by to zmienić. Wymawiała się od zaproszeń. Czasem wypijała z nimi tylko trochę wódki w domu. Się zabawić dziewczyno, puszczały jakikolwiek przebój Spice Girls, byle głośno i tańczyły i wrzeszczały na cały gardło, aż wreszcie przychodził Ian, zmęczony, zgarbiony i wymięty od wylegiwania się przez cały dzień przed telewizorem z dwulitrową butlą najtańszego cydru i kazał im przestać drzeć te pieprzone, głupie, brzydkie gęby, na co niezmiennie reagowały z potęgowanymi napadami pijackiej wesołości. Dzień, w którym darła się razem z nimi, był dniem, w którym po raz pierwszy nie pomyślała o Polsce. Po dziesiątkach wydeptanych kilometrów i setkach kilometrów przejechanych metrem, jakby była pajęczycą, która osnuwa Londyn misterną siecią, Barbara znalazła wreszcie pracę w tureckiej szwalni. Mogła rzecz jasna trafić lepiej, ale był to nieszczęśliwy moment, w którym wydała ostatnie funty. Szef szwalni nosił wiele złotych pierścieni i łańcuchów, a na imię mu było wdzięcznie Mustafa. Czy nie po to Sobieski zwyciężył pod Wiedniem, bym nie musiała teraz w niewoli u Turka ubrań odkurzeć nitek? Barbara zadawała sobie czasem to i inne pytania, chwiejąc się na zmęczonych nogach. Na tym właśnie polegała jej pierwsza praca w Londynie: na odkurzaniu nowo uszytych ubrań. Każdego ranka na dwa złączone ze sobą stoły przynoszono jej niczym dziękczynne ofiary stosy przeróżnej świeżej fabrycznej tanizny. Wyrastały przed nią w pośpiechu sterty kiepsko uszytych spódniczek, spodni, kamizelek. Do ręki dostawała coś w rodzaju ręcznego odkurzacza, którym miała dokładnie czyścić każdy ciuch z wszelkich wystających nitek i zmyhaceń. Czasem próbowała sobie śpiewać dla otuchy, ale żona Mustafy, tłusta turczynka, której obfity kok nadawał wygląd mitycznej, dwugłowej istoty, gromiła ją wzrokiem z poziomu większej głowy, tej zakończonej twarzą. Żadnych polskich przyśpiewek, ani angielskich, ani w ogóle niczego, syczała po turecku. Nie, żeby Barbara rozumiała turecki, pojmowała jednak mowę tych niedobrych oczu, pływających w pełnych polikach, jak w niedzielnym rosole, zostawionym w dalekiej Polsce. Z pracy wracała tak późno i tak skonana, że nie miała siły ani czasu rozglądać się za lepiej płatnym zajęciem, mniej jednoznacznie przypominającym powieść Dickens'a, do której zdaje się trafiła zamiast do powieści Jane Austen w wyniku jakiejś kolosalnej pomyłki. Robiła sobie kilka kanapek z najtańszego gąbczastego chleba, kładła je obok wanny i w zagrzebionej łazience, w prawie, ale nigdy wystarczająco gorącej wodzie, zmywała z siebie fabryczny pył i kurz. Wkrótce do pracy w fabryce przyjęto dwie litwinki i to one zajęły miejsce przy stołach, a barbarę awansowano na przyszywaczkę guzików. Praca ta była o tyle łatwiejsza, że można sobie było wreszcie posiedzieć. Przed odejściem Barbara wdrapała się na sam szczyt fabrycznej hierarchii, uzyskując tytuł metkującej. Oprócz niej pracowały jeszcze dwie metkujące, obie Angielki. Owszem, może nosiły narkotyczne makijaże w stylu przepitej pandy i zaciągały tak ostrym koknejem, że równie dobrze mogłyby mówić po mandaryńsku, ale jednak były Angielkami. Skąd się tu wzięłyście? spytała kiedyś Barbara podczas przerwy. Skąd? Z brzuchów naszych matek, spojrzały na siebie i zaniosły się śmiechem. Tego dnia, kiedy odeszła, jak zawsze odbiła kartę obecności i skierowała się do szatni, by ulokować w szafce płaszcz. Wciąż ten lichy z Polski i swój mizerny lunch. Wypłata, którą dostawała w piątki w szwalni, wystarczała jej tylko na czynsz i skromne jedzenie kupowane w najtańszych supermarketach. W sklepach takich jak Marks and Spencer, w których najchętniej żywiła się obecnie, wtedy oglądała tylko jedzenie jak eksponaty za szybą w muzeum. Jak ty lubi praca u mnie? Zapytał Mustafa wsparty zalotnio framugę z koszulą rozpiętą jeszcze niżej niż zwykle. W dole, pod złotem łańcucha, majaczył mocno włosiony Pempek. Starała się tam nie patrzeć, ale pępek przyciągał jej wzrok niczym trzecie, gęsto orzęsione oko Mustafy. — Okej okay. — odparła uśmiechając się przyjaźnie do pępka. Kilka tygodni temu ratował ją w końcu tą robotą przed klęską głodową. — Wy, Polki, mówią o was, że jesteście bardzo dobre w te klocki, co nie? Podobno lubicie seks. Mustafa zamknął drzwi małej szatni na klucz i nagle jednym susem był tuż za nią. Jak na dużego mężczyznę, poruszał się zadziwiająco szybko i zwinnie. Dopiero wtedy przypomniała sobie, że od kilku dni jego żony nie ma w fabryce. A potem było tak jak z nurkowaniem, gdy po dotknięciu dna z całych sił odpychasz się rękami, by się wynurzyć i zaczerpnąć powietrza. Chwilę tylko stała wmurowana, ze sztucznie uprzejmym grymasem na twarzy Jak ktoś, kogo właśnie pominięto przy rozdaniu oskarów A potem odepchnęła się z całych sił od jego ramion Przekręciła klucz i wybiegła z szatni Nawet po płaszcz i tygodniówkę już tam nie wróciła Wreszcie Sobieski byłby ze mnie dumny Przebiegła całą drogę do domu, choć Mustafa nie ruszył w pościg Był na to zdecydowanie zbyt leniwy Wzruszył tylko ramionami i poszedł na kebab do baru swojego wuja, który otworzyli niedawno obok fabryki. Jakie masz doświadczenia? Spytała Hanna. Śliczna jamaika, do której należał Stragan z torebkami na Camden Town. Różne, na ogół złe, chciała odpowiedzieć. Ostatnio obejmuje napastującego mnie Mustafa w rozklewcanej koszuli ze złotym wisiorem aż po pępek. Irlandki powiedziały, by tam spróbowała. Nie miała żadnych oszczędności, a co więcej, właśnie straciła tygodniówkę, więc pojechała na Camden Town od razu, z mocnym postanowieniem, że nie ruszy się stamtąd bez pracy. Mam duże doświadczenie w handlu, dobrze liczę, nie mylę się. Zatrudnij mnie na próbę, na pewno nie pożałujesz. Szkolny angielski Barbary był coraz lepszy. To na straganie Hana poznała pierwsze zasady wolnego handlu. Pewnego dnia szefowa zarządziła Masz tu czarny długopis i wpisz wyższe ceny, a potem poprzekreślaj te ceny czerwonym długopisem, i to będzie tak, że niby mamy, wiesz, promocję. Proceder obniżek, promocji, wyprzedaży był nieznany w Polsce, z której wyjechała, z której uciekała przez 25 godzin, nie oglądając się za siebie, by dopiero na promie do Calais w sklepie bez bezcłowym zobaczyć i poczuć wreszcie kolory i zapachy. Kreśliła więc ceny upaloną gandzią, której zapach, charakterystycznie oleisty i ziemisty, unosił się nad całym Camden. Nie trzeba było tracić cennych funtów na towar, wystarczyło nawdychać się z drugiej ręki. – Ujarałaś się? – pytał ponurołomanym angielskim Wasyl, Bułgar z sąsiedniego straganu, który uporczywie zapraszał ją na obiad, kolację, śniadanie, drinki w pobliskim pubie, a ona za każdym razem odmawiała. Nie byłaś jeszcze w muzeum figur woskowych? Wcale nie kręcił głową w prawo i lewo na tak, ani w górę i w dół na nie, jak mówią o Bułgarach. Raczej lekko potrząsał głową, podobnie jak pan Singh lub ludzie cierpiący na Parkinsona.